Witajcie kochani, nazywam się Basia Rosłaniec. Jestem tutaj, żeby powiedzieć wam o najlepszej informacji, najlepszej wiadomości, którą kiedykolwiek usłyszycie w swoim życiu. Ta informacja ma na imię Jezus Chrystus. I chciałam wam powiedzieć, że to nie jest ten Jezus, do którego w ogóle jesteśmy tu przyzwyczajeni. To nie jest jakiś Jezusik w żłobeczku. To nie jest jakiś gość, co się patrzy niemo z obrazka. To nie jest lalka, która jest nam podawana na krzyżu. To nie ten Jezusik, to nie ta lalka. Ja jestem tutaj, żeby wam powiedzieć dobrą wiadomość o Jezusie Chrystusie, żywym Bogu, który przyszedł na ziemię, żebyś ty miał życie, żebyś sięgnął po cały potencjał nieba w swoim życiu. To jest najlepsza wiadomość dla człowieka tutaj na ziemi. Najlepsza wiadomość. Jest to wyzwolenie z systemu tego świata. Jeżeli pokładasz swoje zaufanie w cokolwiek tutaj na ziemi, jeżeli pokładasz swoje zaufanie, jeżeli twoje zbawienie jest w twojej pracy, jeżeli twoje zbawienie jest w pieniądzach, jeżeli twoje zbawienie jest w tym, że możesz mieć wakacje tu czy tam, w Grecji czy gdziekolwiek, to niestety chcę ci powiedzieć, że jesteś na kołowrotku, który się skończy. I nigdy nie znajdziesz prawdziwej satysfakcji, nigdy nie odnajdziesz prawdziwego życia w tym systemie tego świata, bo tam nie ma życia. Życie jest jedynie w Jezusie Chrystusie, w osobie Jezusa Chrystusa. Życie jest jedynie w Jezusie. Kiedy ja narodziłam się na nowo, to byłam w najgorszym momencie swojego życia. Miałam bardzo ciężką depresję. Ta depresja ciągnęła się przez 2 lata. Byłam na różnego rodzaju psychotropach, które w ogóle nie działały. Byłam pogrążona w ciemności. Chodziłam na różnego rodzaju terapie, które również nie działały. I tylko moje osobiste spotkanie z Jezusem Chrystusem miało moc, żeby mnie uzdrowić. Miało moc, żeby mnie wyciągnąć z ciemności. Żadne lekarstwo mi nie pomogło, żaden psychiatra mi nie pomógł, żaden psycholog, żadna terapia, bo niestety to jest tylko plaster, który nie uzdrawia. Tylko Jezus Chrystus jest mocą życia, tylko Jezus Chrystus ma moc zbawienia i wyciągnięcia człowieka z każdego problemu. Tylko Jezus Chrystus ma moc zmienić twoje życie i dać ci nowe życie. To jest największy skarb człowieka. Dlatego chcę was zaprosić, jeżeli macie jakąkolwiek potrzebę, jeżeli potrzebujecie jakiegokolwiek uzdrowienia, jeżeli potrzebujecie rozmowy, to podejdźcie tutaj do nas. Podejdźcie do nas i my porozmawiamy z wami. Położymy na was ręce. I uwolnimy moc żywego Boga, moc życia. I ta moc uwolni was od jakiejkolwiek opresji, w której jesteście. Bo tylko moc żywego Boga ma moc, żeby ciemność się odsunęła. Tylko moc żywego Boga ma moc rozwalić ciemność tu na ziemi. A to, że teraz żyjemy w takich spokojnych czasach, że pokładamy, że ludzie pokładają swoją ufność w pracy, w lekarzach. Niestety to jest iluzja. To jest iluzja dlatego, że tam nie ma rozwiązania, nie ma żadnego rozwiązania. I ja wiem, że ty to wiesz w swoim sercu. Ja wiem, że ty to czujesz w swoim sercu. Ty czujesz to ziarenko pustki. Każdy człowiek niestety ma to ziarenko pustki, które tylko Jezus Chrystus może wypełnić. I to nie ten Jezus z obrazka, co się niemo patrzy. To nie ten Jezus, do którego nie można przyjść, bo potrzeba 1000 pośredników, żeby się do Niego zbliżyć. Nie, to nie jest ten Jezus. To jest ten Jezus, który przyszedł na ziemię, który dał siebie za grzechy ludzkości i który zmartwychwstał po to, abyś ty żył. Zmartwychwstał. Jezus nie siedzi na krzyżu.
Jezus zmartwychwstał po to, abyś ty żył. Jeżeli tylko chcesz pojednać się z Jezusem, jeżeli tylko chcesz poznać Go osobiście, to podejdź do nas. Podejdź do nas teraz. Jeżeli coś w twoim sercu mówi, że chcesz poznać Jezusa Chrystusa osobiście, to teraz jest twoja szansa. Podejdź do nas. Podejdź do nas. Amen.